Ja dojechałam pod sferę, starałam się zaparkować jak baba. Znalazłam nawet miejsce od razu przy wejściu, także idę azymut na Zarę i mam zamiar sobie coś kupić, także Zara, wracam do was. Poszukuję jednej takiej osłonki na doniczkę, więc trzymajcie kciuki, żeby była po prostu, bo gdzieś ją tam u kogoś widziałam. Totalnie nie mam pojęcia, gdzie ją kupię, ale wiem, jak wygląda, coś takiego. Jak uda mi się to kupić, to będę po prostu szaloną kobietą wszechczasów, no nie? Trzymajcie kciuki, ja już lecę, w międzyczasie zjadłam ciastko, wtedy jest mi lepiej. Aha, maseczkę. Ja zawsze kupuję te czarne maseczki, bo uważam, że są bardziej sexy, nie? Taka trochę kobieta kot. Człowiek jest taki głupi. Zakupy udane, nawet kupiłam coś Krzysiowi i jadę dalej do koleżanki, ale to już nie będę nagrywać i do domu. Co może zwiastować tę twarz? Co może zwiastować tę twarz? Nowego vloga! Dzień dobry, witam was w nowym vlogu! My dzisiaj robimy raki, pierwszy raz w życiu. No zobaczcie, a najlepsze jest to, że te raki już są gotowe w winie i wystarczy je wrzucić do mikrofalówki, więc jeżeli jakiś tutaj kawaler chce przygotować ultra szaloną kolację, to proszę bardzo, nie? Wystarczy mikrofala. Jesteśmy ciekawi, jak to wygląda. Dobrze, otwieraj, Misiu. Tam robimy obiad teraz, a to mamy na popołudnie, bo tutaj dzisiaj mamy, moi drodzy, kapustkę młodą zasmażaną oraz karczek keto. O Jezu, zalałam pies. Ale zajmijmy się na razie rakami. Nic nie widać. Nic nie widać. W takiej wodzie. No to jest w tym winie, no to winie powinno wyleje. No tak. Mamy tutaj kostkę. Mają te... One wyglądają trochę jak krewetki. Nie, trochę jak pająki. Jak pająki. Fuck. To się teraz prawie obsram. On ma oczy. No trochę takie krewetkowe, trochę jakbym się miała zżygać. No dobra. Ty, widzisz ty? No, tu, A jak tak bym mnie ścisnął? Odwracając, ja myślałam, że to jest cała taka kostka, wiesz? Ja tak na takiego cwaniaka! No, to tu! Ale to malutkie te raczki takie. No. No faktycznie, wyglądają jak krewetki. Gdyby nie te, że mają to... Ale raczej nie będziemy ze szponów wyciągać mięsa. Nie, to są raczunie. Dobra, jemy. Dobrze, masz, trzymaj, ja wyciągam. Uuu, jaki jestem głodny już. Ja też. Suszarka nadal w salonie, ale działa, suszy. Mamy transport suszarki do pralni załatwiony wstępnie. Tak, już jesteśmy umówieni, że ktoś nam pomoże. I jak tam? Gorące. Uuu, jakie dobre to będzie. Ale mogłaś na pół to przeciąć, kochanie, jednego i dać po... Nie, ja nie chcę. Ja zaraz jeszcze wpierdzielę sobie kawałek czekolady, potem lody i pół arbuza, więc nie przejmuj się, ja tak krzywdy nie dam zrobić. I ja pociskam kapustą, bo ja kocham tą kapustę, nie? Ja bym mogła wpierdzielać całą tą kapustę. Dziękuję bardzo. Okej, idziemy jeść. Do zobaczenia za chwilę. Mamy tu... Jesteśmy trochę przerażeni. Ale jeden ma takie wielkie szczypce tu. Są takie, które mają takie wielkie szczypce. Ale nie mamy tych. To jest takie twarde. To powinno się tutaj... Tam jest mięso. Roztętego wymuje się, patrzaj. Ty, a jeśli on się ruszy, bo on jest tylko... Nie wiem, kraby hibernują? Chyba nie. Oby nie. Ale jestem strasznie ciekaw smaku. Pachnie taką... Krewetką. Rybą. Nie do końca. Mniej mocne niż krewetka zapach, no nie? Ale tak nie do końca ryba. No takim kutrem. Takim kutrem. O, kutrem pali, kutrem. O, ten się tak zgiął. O. Ten to jest... Pach.
La płaszcz. To jest porcja dla dwóch osób. Patrzajcie, normalnie teraz, ale oni, co oni jedzą w tej lodzie? Małże. Małże. Ale też tak układają na talerzu. Jak nie udziabię, to się zsikam. Zsikam, a potem zrobię kupę. Czym one jedzą? One patrzę, tutaj mają pod spodem takie no, coś. To, co chyba... to jest jego paszcza? No chyba. Widział ktoś kiedyś raka? Ja nie widziałam. Pierwszy raz widzę raka, u ale taty, takie malutkie. U taty były raki. No co ty? No oni tam mieli w rzece raki, jak no była czysta. Oni chodzili na raki. Patrz, jakie one mają ostre nóżki, takie wiesz, takie... Jak my to będziemy jeść? No chyba... Jak to się obiera? W ogóle trzeba odpowiedzieć jakiś film na YouTubie, jak to się obiera? Wie ktoś, jak to się obiera? A ty nie wiesz, że tak po prostu się gryzie? Jak jaś fasola i tutaj będę zjać się fasolą. Nie, bo po prostu mi się wydaje, że... My będziemy tak jeść raki. Jak w nagim instynkcie, oni tam nie przebierali, oni zupę robili z raku, wszystko robili z raku. No wiem, no ja... Ubrania, buty. Buty. Komórki. Potem. Ptaki. Dobrze, robimy, smażymy. No, czas by było. Ładne to jest zwierzę, ładny ma to kolor. Testujemy, co zrobią psiusze na raki. Siadł. Zobaczcie, co to jest. Co to są? Co to jest? O, patrz, wąsikiem cię po nosku, o, wąsikiem po nosku. Nie mają ochoty, nie czują, że to jedzenie. Brakuje przypraw. A jak delikatnie, wiesz. Bo ona nie wie, czy to żyje, czy to nie żyje. No nie chce krzywdy zrobić. Dobrze, wyciągnę patelnię. Patelnię czy garnek? Ja się boję. Soli się to? Czy coś? Ja nie wiem, to niby... Ja mam to pojedynczo? Nie, wszystkie wciepaj chyba, nie? No, idealnie. Wow. Tu troszkę wrzucić, czy coś? Na wolnym ogniu ma się gotować przez, nie wiem, 10 minut, 15. Bo tam to miało być 3 minuty w mikrofali, więc... To może wrzucę tak pietruszkę, tak wiesz, tak luzem. Tak głupio bez przypraw. No daj soli. Czekaj, czy one były solone. Pieprzu? Zakrywaj. Nie? No nie wiem, no dobra. No, nadeszła ta pora, aby wyjąć raki. Oboje się boimy tej sytuacji. Nadeszła ta pora, by wyjąć stwora. O, właśnie, by wyjąć stwora. Okej, Misiek, no to co? Wyjmuj. Ja mam wyjmować? No. A jak mnie zaatakują? Zrobiłam sałatkę, będziemy cisnąć zielonym, jak co? Jeszcze w międzyczasie wrzuciłam do tych raków pietruszkę i czosnek, bo stwierdziłam, że tak głupio same. Przeczytaliśmy na opakowaniu, że nie robi się je w ten sposób. No, tylko trzeba było je obrać. Trzeba było najpierw je obrać, później podgrzać to mięso, które jest wewnątrz, bo ono już jest ugotowane, a nie w taki sposób. Więc nie uczcie się od nas, tak się nie robi. Nie, my po prostu testujemy, bo jesteśmy ciekawi smaku. I będziemy to na talerze po prostu dubać. Daj talerza. Patrz jak pięknie. Wszystkie się odwłokami poodwracały. Ale to jest takie ładne danie, powiem ci. No ładne, no. Czemu one cały czas grzbietami? Ale obczailiśmy, jak je trzeba, wiecie, obierać. Znaczy Krzyś obczaił, ja wtedy robiłam sałatkę. Więc będziemy sprawdzać po prostu. Nieśmy to i sprawdźmy to. Ja widziałem na internetach, to ci będę tłumaczył. Ała, ała, ała. Wiesz co, no. To musisz oderwać głowę. O shit, jak ała, ała, ała. Kurące, jak mam to oderwać? No to właśnie mówiłem, żeby się nie grzało. Ła! Jak ona to odrywa? Przecież on jest tutaj scalony, no to on nie ma... chyba dalej, tam tu? Przy obłoku, no. To... O. Idzie? No. O. No, okej. Okay. I teraz? No. I teraz co? Rozłóż go, o, i tu go ściśnij tutaj, tak go ściśnij. Tu żeby on się tam tak złamał trochę. O. No. I tam wyżej też, żeby go teraz otworzyć. No, tak go tak? Tak go otwórz, no żeby... No co ty, ale tu sobie się nie mogę złapać. No, i żeby wyciągnąć mu... Okej, okay, muszę chwycić go tak. A mogę z góry? Mogę go wydubać, no, tak? No jak chcesz, no tak żeby ci było wygodnie. O. Co, tylko jest ta część... Tylko tyle jest jej mięsa, no. Pół godziny roboty. Tak. Jeszcze będziesz musiała wyciągnąć ten, chyba że wyciągnąłeś to coś takiego, o, to brzyłę. To ją się wyciąga po prostu, no, jej to wychodziło. mi się urwała, a nie chcę tej żyły. O, właśnie tą żyłę. O, tą żyłę. To jest gówno. No, żyła. Nie, to jest gówno. Okej. Okay. No, próbuj. Smakuje jak krewetka,
tylko mniej wali rybą. Tak? No, teraz spróbuj. I patrzcie, i co? I to jest tylko to? To jest tylko to właśnie. A to się całe wyrzuca? No. A to się je? No, dlatego z tego się robi jakieś zupy albo coś, no nie? Wow. No, wow. Bardzo mało tego jest. Sałatką pociśniemy. Powiem ci, że nie. Jak to zjemy, to raczej sałatką tego nie pocisnę. Pojedziemy do sklepu. Pojedziemy do sklepu, nie, nie. Dobra. Ta sałatka zostanie na jutro, ale chcę zobaczyć twoją minę, jak sobie dziabniesz. Ja ci otworzę. Czekaj, bo go zgubię jeszcze. Kurwa grzyby, ale tutaj chyba jest. Bardzo jak krewetka, bardzo. Ale o wiele mniej miejsca niż w krewetkach. Ale za ilość to wolałbym zjeść tak krewetki, ale bardzo smaczne. Smaczne, jest, smaczne, są no. Super doprawione. No. Dobra, jemy. Sweet day,